W dzisiejszej prezentacji chciałem przedstawić bardzo ciekawy egzemplarz. Mianowicie mamy Range Rovera w wersji z 2014 roku, czyli Range Rover SI4. Range Rover był produkowany przez firmę Land Rover w tej odsłonie między 2011-2018. Tutaj mamy do zaprezentowania wersję z 2014 roku z dwulitrową benzyną o mocy 240 koni mechanicznych. Auto, jak widzicie, prezentuje się nad wyraz dobrze, nie ma dużego przebiegu, było w pełni serwisowane, także w tej wersji, w tej odsłonie, moim zdaniem nasz Range Rover Evoque SI4 wygląda imponująco. Przejdźmy do kilku ważnych zagadnień technicznych i wyposażeniowych tego samochodu. Mianowicie ma tutaj kilka takich ciekawych rzeczy, jak system ułatwiający zjazd z dużej powłosi HDC, system wspomagający pokonywanie wzniesień, o trybach sobie powiemy w aucie, skrzynia biegów oczywiście jest automatyczna i system zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC, jak również system stabilizacji toru jazdy DSC. Także mamy tutaj kilka systemów, poniekąd rozwiniętych bardziej niż w innych pojazdach i tutaj jeszcze bym dodał o systemu stabilizacji toru jazdy przyczepy DSA. Także mamy kilka takich fajnych systemów. Evoque SI4 Range Rover w produkcji fabryki Land Rover. Tak wygląda tył, zestaw naprawczy, bagażnik duży, spory, przestronny z czujnikami parkowania z tyłu, jak również z przodu. I zwróciłbym uwagę na bardzo ładne czarne felgi aluminiowe z ładną sygnacją Land Rover. Przejdźmy do tyłu. Z tyłu bardzo ładne fotele, mieszanka skóry z alkantarą. Także naprawdę wygląda to w tej wersji kolorystycznej bardzo imponująco. Plus brązowe dodatki i szczotkowane aluminium. Także auto jako całość tworzy bardzo przyjemną dla oka odmianę, ponieważ nadaje dystyngowany rytm podczas przemierzania bezdroży. Odpalmy sobie i ku naszej uciesze automatyczna skrzynia biegów. Do tego przejdźmy do systemów, a w systemach mamy funkcję jazdy. Chodzi tutaj o manetki biegów i ich zmiany. Komputer podróżny, ładnie to napisane. Teraz wyświetlacz wskaźników, możemy sobie tutaj regulować łącznie ze wskaźnikiem prędkościomierza, ustawienia pojazdu, czyli wszystkie tutaj po kolei funkcje związane z ustawieniem. O jedno przesunąłem za daleko. I teraz właśnie te funkcje jazdy jeszcze sobie tutaj przejrzyjmy, bo mamy i zamykamy. Także do tego oczywiście mamy limiter prędkości wraz z aktywnym tempomatem. Teraz po lewej stronie naszej multifunkcyjnej kierownicy mamy tutaj funkcje związane ze sterowaniem wewnętrznym i zupełnie po lewej stronie w manetce mamy dostęp do najświeższych informacji dotyczących spalania, zasięgu, zużycia podzespołów. Także auto jest, myślę, że
wyposażone bogato. Z tej strony jeszcze mamy funkcjonalność dotyczącą zestawu głośnomówiącego. Także auto myślę, że jest na tyle ciekawie wyposażone, że nie braknie mu nic. Możemy teraz przejść do ekranu głównego. Włączamy radio i właśnie mamy taki sposób tutaj funkcjonowania menu. Możemy przejść do CD, radio, przejścia i telefon. Także tak funkcjonuje bynajmniej system VAL. I tak możemy sobie zostawić na jakichś falach radiowych. Także poniżej mamy ładnie rozbudowany dwustrefowy klimatronik. Tu mamy system zjazdu, o którym mówiłem wcześniej, automatyczna skrzynia biegów i teraz mamy tutaj tryby jazdy. Także tryby jazdy mamy tutaj w taki sposób graficznie przedstawione. Jest ich tutaj kilka, błoto kolejny, piasek i na samym początku trawa, żwir, śnieg i wszystkie programy możemy wyłączyć i użytkować auto w programie ogólnym. Dodam jeszcze, że samochód jest z napędem na 4 koła, także mamy tutaj pełen napęd. Jeżeli chodzi o zakres serwisów, to jak zawsze wszystko dostępne na naszej stronie papis.pl. Tam jest przedstawiony cały układ serwisowanego przez nas pojazdu. Ostatni serwis został wykonany w naszym serwisie Papis Service. Także wszystkie zdjęcia tych serwisów będą dostępne jak zawsze na ogłoszeniu samochodu. Także cóż, polecam serdecznie ten egzemplarz. Auto bardzo dobrze wygląda, ma niewielki przebieg, fajny dwulitrowy silnik benzynowy, także który nie nastraja obawami dotyczącymi szerokich napraw, także auto jest bezawaryjne. Myślę, że kolejny nabywca naprawdę nacieszy się tym samochodem. Dodam jeszcze, że mamy tutaj ładną, jasną podsufitówkę i wnętrze naprawdę napawa elegancją i chęcią do długich podróży. Także zapraszam Was do kolejnych odsłon, kolejnych samochodów sprzedawanych przez naszą sieć Papis. Do następnego. Cześć.